Siemanko. Nasza pierwsza dłuższa wyprawa. Przyjechaliśmy od piątku do niedzieli, tak? Na rybki. Patrzcie, jak zapakowana fura. Już tu część rzeczy powyciąganych. No i będziemy dzisiaj też testować nowy namiot, który był tak reklamowany na stronie czy tam YouTubie Carpmaxa, ten Colossus. Także rozbijamy się. No, to gdzieś tak, nie wiem, 40 minut nam zajęło rozłożenie tego wielkiego namiotu. Jeszcze wam go pewnie nakręcę, ale powiem wam, że jest lipa straszna. Mianowicie wydaje nam się, że te klipsy, którymi się przypina podłogę, są nie w tym miejscu, co powinny być. Mianowicie na namiocie klips wychodzi tutaj, a ten klips w podłodze jest tutaj dużo dalej.
A raczej na pewno się nie pomyliliśmy z przypinaniem podłogi, bo tu mamy taki żółty znacznik. O, na podłodze i mamy ten żółty znacznik na namiocie, więc to na pewno jest tył. Nie może być to przód. Ale zobaczcie, dokładnie jest to samo tutaj. Zobaczcie, jaka jest duża różnica. Mianowicie ten klips jest tutaj do przypięcia podłogi, a normalnie to wychodzi z tej strony. Także no, przesunięcie jest duże. Nie da się tego zniwelować. Znaczy inaczej, da się to zniwelować. Jeśli przesuniecie sobie... O, może tak odejdę. Jeśli przesuniecie sobie ten tył, nie jest taki skos, tylko do przodu, wtedy przypniecie te, ale z tyłu wam po prostu goni ten panel tylny. Za dużo materiału po prostu na nim zostaje. Nie wiem, jak macie jakiś pomysł, co z tym zrobić, nie wiem, czy to powinno być na płasko, ten tył. Ja tam jeszcze przejdę. Czy ten tył powinien być płaski? Czy ten tył powinien być taki pod kątem? O, coś takiego, widzicie? Jest taki skos. Czy on powinien być taki ścięty? No nie wiem, szczerze powiem. Czy to możliwe, że trzeba od tyłu składać ten namiot i później do przodu sukcesywnie go naciągać, ale no nie wiem, piszcie w komentarzu. Mi się wydaje, że tak jest spoko, bo macie dużo miejsca, ale te zatrzaski są no, w złych miejscach, nieprzemyślane, ale mówię, może my się mylimy, to jest mój tam w sumie chyba drugi namiot w życiu, więc już rozbijałem parę i no nigdy nie było tych problemów, ale innej marki, już nie będę robił reklamy, innej marki rozbijałem po prostu namiot i było wszystko ok. No i teraz będziemy tą sypialnię, która jest w środku, rozkładać. Czyli jakby namiot w namiocie, w środku. Moim zdaniem ten materiał, taka cerata jak z ziemniaków, takie ziemniaczane to jest trochę ten panel w środku. Nie wiem, piszcie, czy taka cerata od ziemniaków wam się dobrze sprawdza. No, ten panel, ten PCV, on jest spoko, bo miałem nieraz i on jest pancerny, ale taki no teoretycznie będzie leżał jeszcze na jednym, więc... Dobra, no to już ogarnęliśmy tą sypialnię, czy ten namiot w namiocie. Jest to na takich paskach gumowych. Oczywiście też mieliśmy troszkę problemu, żeby to wszystko spasować. Tu jest ta podłoga, ale ona jest na tej PCV-ce, więc spoko. Tu macie jakby trzy takie panele, macie całkowicie zapięte, czyli to wodoodporne, macie moskitierę lub tą taką moskitierę od tego, od tej sypialni jakby. Tak to tutaj wygląda. Nie wiem, no nadal jest to dla nas przesunięte, czy znaczy te klipsy nie są w tych miejscach, co powinny być. Tutaj wychodzą tak, no powiedzmy, że spoko w miarę, no ale tył jest tak, tu jest ten klips na podłodze PCV w tym miejscu, a tutaj jest klips od namiotu, więc no kiepsko. Patrzyliśmy na film tam CarMaxa, no i też mają tak ten panel pod kątem,
tak jak jest u nas. No bo nie da się inaczej. No zobaczcie, że to szycie tego trójkąta jest takie, że to musi się wbijać w tej strony. Nie może to być tutaj, bo będziecie mieć taką falę. Więc namiot, no wydaje mi się, że jest dobrze rozłożony. Ale tak jak mówię, piszcie w komentarzach, może macie większe doświadczenie. No i zobaczymy, no ma nie padać, więc raczej nie przetestujemy, jeśli chodzi o wodę. No fajne jest to, że ma no ten przedsionek, że jak jest gorąco, czy leje deszcz, to tu sobie możecie dać krzesła z dwóch stron, tutaj mieć łóżka, to pozapinane wszystko, żeby wam żaden owad nie wleciał. Fajne właśnie dla dziewczyn. No i są tutaj po bokach okienka z PCV przeźroczystego i moskitiera, więc na boki możecie sobie dać moskitiery, też pozamykać na noc, żeby wam tutaj nic nie wleciało i tyle. No a tak to wygląda, jak jest krzesło rozłożone. To jest sama tylko część do spania, prawda? Więc no my tu będziemy pewnie przesiadywać, a pewnie na polu bardziej, ale zobaczymy. No tu jest lipa akurat, no jest lipa, w sensie drzewo lipa, jest lipa, bo cały czas kapie z tej lipy. I będziemy mieć całą noc, będziemy mieć deszcz, no widzicie, jest już ta lipa tutaj wszędzie. No tutaj jest ich najwięcej, więc nie pada deszcz, a namiot jest już cały mokry. Na całe szczęście nie jest taki lepki bardzo. No jest taki dziwny w dotyku. Dobra, rozkładam w końcu wędki, żeby może coś w końcu połowić. Siemanko wszystkim. Jesteśmy po pierwszej nocce. Po pierwszej nocce w namiocie nowym. I po pierwszej nocce w ogóle w tym roku na rybach. Jedna wyciągnięta rybka, amur. Taki 7,5 kilo, coś takiego. A to zobaczycie za chwilę na zdjęciach. Co? Na co został wyciągnięty? Amurek został wyciągnięty na kurtę barbuda Donalda. Donaldzik. A moja receptura, o. To jest coś takiego. Mianowicie tak. Sobie kukurydzę. To jest taka kukurydza przeze mnie gotowana z konopią. Troszkę więcej konopi niż kukurydzy. I teraz tak. Tego całego zestawu dorzucam garstkę kulek, jedną garść. Donalda. Garść zimnej wody, też od warmuza, 20. Mega ładnie to pachnie. Na śmierdząco. Teraz tak. Zalewam liquidem. Liquid. Zimna woda.
tego Deep Donald. I do tego jeszcze dorzucę ten boosterek z Fish Pointa, truskawkę. Takie cudowności. Takie cudowne cudowności. Za chwilę to będę mieszał. O. To wygląda. Niech sobie tutaj ten boosterek truskawki ścieknie. Tak to u nas wygląda. No, jak widzicie, tutaj mamy zimną wodę Donalda, trochę moich kulek. To będę na śmierdząco za chwilę robił. Tak wygląda to w środku. Widzicie łóżko moje, cały czas to samo, które tam miałem, jak jeździłem z brolką. I jeszcze jest tyle miejsca, więc tak naprawdę no to łóżko można by przesunąć jeszcze bardziej w prawo, w tą stronę, żeby ten zagłówek był tam w rogu, i na upartego to trzy łóżka by się tu zmieściły. Tutaj jedno, pośrodku drugie i tu trzecie. Plus mamy tutaj bardzo duży przedsionek. O, możemy sobie wejść z każdej strony. O, tak to wygląda. Jak widzicie, są dwa krzesła duże. Torby pochowane. Także tak to wygląda. No i co? Może plusy i minusy powiemy o namiocie po pierwszej nocy. Bardzo fajnie, że jest ten środek tutaj, bo faktycznie ta para wodna skrapla się u góry, tam na ściance, na tym głównym namiocie. A tutaj jest suchutko. To jest pierwszy plus. Drugi plus to jest... Tak, drugi plus to jest to, że namiot jest gigantyczny, jest mega dużo miejsca, ma 1,90 m do góry i wszystko tu pomieścimy, nawet jakbyśmy chcieli na upartego w 3 osoby jechać, 3 wędkarzy oczywiście, to spokojnie tu zmieścimy. Fajnie, że to jest zamykane, bo wczoraj w nocy było trochę chłodno i się dogrzewaliśmy piecykiem, ale to tak piecyk włączaliśmy na 2 minuty, 3 minuty. Po prostu jak się przechodziło na pole, to żeby wychładzało się, i to włączaliśmy na 2-3 minuty ten piecyk. Także to są plusy. No plusów jest... Plusy są takie konkretne. Minusy, dwa minusy. Minus pierwszy to ta podłoga PCV, gdzie te klipsy nie pasują z całym namiotem, bo
bo są przesunięte o tyle. Nie o tyle, tylko o tyle. Także to jest dużo. A w ogóle tych klipsów jest 5, to tak naprawdę to jest taka lipa, że można tego w ogóle nie podpinać. Bo to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest podpięte, czy nie. I tak się wam taka duża powierzchnia nie przesunie sama z siebie, jak są tutaj wszystkie walizki i wszystko. Nie ma to się jak przesunąć. Więc te klipsy to jest taki pic na wodę. Jeśli ktoś nie lubi robactwa, to ta podłoga nic nie daje. Ona nie jest przyczepiona ani na rzep, ani nic w tym stylu. I między namiotem a tą podłogą zawsze gdzieś tam jest taka szczelina, że jest ziemia po prostu. Także ta podłoga jest taka... Jest, bo jest. Spoko, że jest, ale bez rewelki. Na pewno rewelacją jest to, że jest ten środek dopinany i on jakby jest całą kopułą. I to nam robi już wszystko. Mamy tam podłogę zszytą razem z górą i jak to zapniemy, a zapina się to od dołu do góry, tak jak nam to kolega wytłumaczył, Tomek, który na 8 siedzi, pozdrawiamy, bo podobno ogląda moje filmy. Także to też nie zwróciliśmy uwagi, a jest to plus, że te drzwi są zapinane od dołu do góry, a nie na odwrót, tak jak w namiotach macie, czyli od góry do dołu. Czyli zawsze na dole macie jakąś szparę, jakąś szczelinę, że zawsze coś może wejść. Jeśli chce wejść, to wejdzie. A tutaj jest zapinane od samego dołu do samej góry. Więc musiałoby się coś wpiąć na samą górę i przejść przez taką maluteńką szpareczkę, jak jest gdzieś tam między zamkami. Więc to jest zajebisty plus. Z minusów. Dalej. Minus pierwszy, no to ta podłoga, ale to tak jak mówię, to jest taki minus, że nie jest. Minus dwa to jest to, że jest tylko jedno okno PCV przeźroczyste. Nie jest, jak mamy tutaj jedno wejście frontowe, które jakby kamera przed nim stoi, tutaj mamy drugie wejście, tu mamy trzecie wejście, to, które widzieliście przed chwilą, jak przechodziłem. To jest tylko jedna szyba przejrzysta. Oczywiście są tu moskitiery. Moskitiery są wszystkie na wszystko. I jest moskitiera teraz tam zapięta z tyłu. Można ją otworzyć, ale może być taka. Moskitiery są w komplecie. Na przód cały, na jeden bok, na drugi bok. Ale szyba PCV jest jedna, jedna sztuka. Nie rozumiem czemu za bardzo. Nie wiem, nie znam wytłumaczenia. Jak już kurczę zrobili jedną szybę, to mogli dodać tą drugą czy trzecią. Kurde, nie zbawiłoby ich. Nie wiem, nawet gdyby było za dopłatą, nie wiem, 100 zł kurde te szyby, to mogliby je dać. Jednak to jest fajny plus, bo to mamy cały czas zamknięte, bo nam tam kapie woda z tej lipy. I chcielibyśmy mieć tu szybę i tu szybę. Ale się nie da, bo jest tylko jedno. Także to jest duży minus. To już nie jest mały minus, tylko to jest duży minus. A więcej minusów nie widzę. Widzisz jakieś minusy? Albo plusy? Minusy. Minusy, no. Minusy brakuje haczyków, żeby cokolwiek zawiesić coś w środku. Tak, to jest powiedzmy malutki minus. Wiem, że w Foxie bodajże Euro są haczyki, a tutaj nie ma żadnych haczyków po bokach, żadnych siatek, ani tutaj nie ma żadnych przedsionków haczyków, żeby sobie cokolwiek wsadzić, jakąś tam centralkę, no czy cokolwiek innego. No jest to minus. Powiedzmy w tych czasach już teraz, kto robi namioty, to raczej już myśli o takich rzeczach. Więc uważam to faktycznie też za minus. Poza tym... Nie. Jak na razie generalnie pozytywnie.
pozytywnie jakby to uznajemy, ten namiot. No i w ogóle ty możesz powiedzieć coś o swojej pierwszej zasiadce w nocy. Głośno? Tak, no że... Zyczy, świerka, wszystko dookoła. To, że jak jedziecie z dziewczyną, tak, to wy trochę macie inne preferencje niż dziewczyna. Czyli wy, wam zależy na tym, żeby złowić rybę. A no, dziewczyna musi mieć w miarę komfortowo. Więc... Tak, no żaby skrzeczą. Od 4 rano ptaszki ćwierkają. Ptaszki. No i wszystko to słychać, nie tak w mieszkaniu mamy, czy w domu, tylko to wszystko słyszymy przez takie cienkie tam ścianki, prawda? Zwłaszcza jak jesteśmy pod lipą, to wszystko już kapie. No jesteśmy pod tą lipą i to... Więc to też dodatkowo jeszcze. Jest kapanie. A poza tym fajnie. Myślałaś, że będzie gorzej, czy że będzie lepiej? Że będzie gorzej. Czemu? Znaczy nie, ogólnie jest okej. Okay. Jest okej, okay. Ten środek jest rewelacyjny. Dużo miejsca jest przez... Ale było ciepło? Tak, myślałam, że będzie zimniej. Zdecydowanie, że będzie zimniej, ale jest okej. Okay. Szybko się ten środek nagrzewa. Także całkowicie do przeżycia. Wręcz nawet bardzo przyjemnie. No i my jesteśmy na tyle szczupli, że wbiliśmy się w jedno łóżko, w jeden śpiwór. Dokładnie, tak. Według mnie nie była to za bardzo komfortowa noc w porównaniu z tym, na co... Na pewno to nie był hotel czterogwiazdkowy, ani nawet dwu. Ale da się przeżyć. W porównaniu z tym, co zawsze spałem sam pod brolką, było mi dużo bardziej wygodnie niż tutaj jak w jednym łóżku. Ale było ciepło. Tak, było ciepło. Było ciepło, także... Także tyle, no. Porobimy jeszcze jakieś parę ujęć, może z góry. Jakieś zdjęcia porobimy z góry tutaj. Mamy drona ze sobą. Robimy zdjęcia wieczorem, jak się świeci światło w środku, lateczka, bo jest mega klimatyczne. No, klimat jest taki, że jest się na polu, jakby na świeżym powietrzu, prawda? I jak się tylko dopilnuje wszystkiego, że się wszystko weźmie, tak, ze sobą, jedzenie, picie, właśnie jakieś ogrzewanie i tak dalej, to tak naprawdę nic was nie zaskoczy. No i tyle, zobaczymy, może przejdę się jeszcze do Tomka na 8, może z nim porozmawiamy, bo wczoraj chyba swoją życiówkę wyciągnął, o ile dobrze kojarzę. No może porozmawiamy z nim na ten temat, może on przyjdzie do nas, może my pójdziemy do niego, to sobie jeszcze pogadamy z nim, także albo jak będzie się coś u nas działo na wędkach, to też pewnie powstrykamy jeszcze jakieś zdjęcia. Na razie robię na słodko, na Amura i może coś tam pod jakiegoś suma, ale na suma nie wiem, no nie mam jakichś takich rzeczy, żeby... Może na karpia bardziej coś takiego. Jakaś taka, nie wiem, wątrobę. Nie wiem, czy wam się to Standard Bitesa sprawdza, taka wątroba. Zobaczymy. Klasycznie zawsze łowię tak. Czyli coś takiego. Tu mam jakiegoś swojego śmierdziela i czerwoną wątrobę chyba. Jakoś tak. No i to jest takie neutralne. Coś takiego. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie coś... Jak się będzie coś działo, to damy odstać. Pewnie dla was to będzie za sekundę. Dla nas to pewnie będzie dłużej. Siedzimy do jutra, także jeszcze jest szansa, że coś wyciągniemy.
Może pokażemy hol Ani. Jak Ania ciągnie rybkę ładnie, to dobrze jej to idzie. I tyle, na razie chillout. Chillaudzik, odpoczywamy, bo to tu jesteśmy. Nie musimy złowić ryby, ale jedna ryba jest już. Odpoczywamy. Meldujemy się, jak się będzie coś działo. Thank you.
no, to jak widzieliście, nasza wyprawa dobiega końca. Widzieliście, jak składaliśmy namiot przed chwilą. Poszło nam to strasznie sprawnie w porównaniu z tym, jak go rozkładaliśmy w domu. Teraz go składaliśmy ile? 30 minut, nie? Max. No. A składać moim zdaniem jest gorzej niż rozkładać, ale to każdy ma pewnie różnie. Podsumowanie. Byliśmy na 3 dni, 2 noce. Złowiliśmy 3 karpie. Tak, 3 karpie złowiliśmy i jednego lina. Lina nawet nie pokazywałem, tylko odhaczyłem go w wodzie, tak żeby mu się nic nie stało. Odkaziłem go i go wypuściłem, także nawet go nie dawałem na matę. Teraz przed chwilą w ciągu dnia wyciągnęliśmy jedną rybkę, ale jej nie ważyliśmy, bo wydaje mi się, że była dość mała, tam gdzieś koło pewnie 10 kilo. Także generalnie wyjazd udany. Jak najbardziej udany. No i ten trzeci karp był wyciągnięty na kulkę o smaku kukurydzy. Nie wiem, nie pamiętam jakiej firmy. Może gdzieś tam w następnym odcinku powiem. Bardzo dziękujemy Tomkowi, który łowił na ósemce. Pożyczył nam wagę, pogadaliśmy. Zmobilizował mnie do zrobienia jednej rzeczy, takiej, która wam się chyba wszystkim spodoba. Będzie o tym film. Pod kątem Tomka to robię, ale tak mi się to spodobało, że dla siebie też zrobię i może dla innych też osób zrobię, jeśli ktoś będzie tam chciał. Podziękowania dla Roberta. Przyjechał do nas dzisiaj Robert, czyli w niedzielę. Odwiedził nas. Pomógł mi w holowaniu rybki. Także dzięki Robert. Dzięki Tomek. No i tyle. No, kończy się nasza przygoda tutaj. Teraz może dziewczyna, która była tak naprawdę pierwszy raz na takiej dłuższej zasiadce, może się wypowie. No, mieliśmy luksus. Mieliśmy piecyk, jakby było zimno. Mieliśmy super śpiwór, łóżko. Super namiot wielki, jedzenie, wszystko, nic nam nie zabrakło. Nie było sytuacji takiej, że o kurczę, tu nam brakuje chleba, tu nam brakuje picia, czy czegoś takiego. Wszystko było idealnie. Teraz może ty się, Aniu, powiedz na temat takiej wyprawy. Czy ci się podobała, czy nie? Co byś poprawiła? Czy polecasz dziewczynom jazdę na takie wyprawy? Polecam dziewczynom. Tak. To trudne pytanie jest. Zależy od dziewczyny. Ale generalnie ja jestem na tak. Toalety trochę brakuje z punktu widzenia dziewczyn. To myślę, że tak najbardziej. A poza tym raczej jest ok. W takich warunkach, jak tutaj miałam zapewnione, to raczej mi niczego nie brakowało. Ale toaletę ogarniemy. Nie wiem, czy tam na jakimś filmie moim widzieliście, mam taką przenośną toaletę. Po prostu można powiedzieć takie zwykłe wiaderko, do którego wsadzam. No, taka przenośna toaleta to jest niby. Można normalnie usiąść. Ale nie chemiczna, tylko taka zwykła. Ja tam wsadzam worek, że tak powiem, robię swoje potrzeby. No i ten worek się utylizuje. No i można usiąść, to przede wszystkim nie trzeba kucać. Tak, tak, można sobie usiąść tak naprawdę jak na zwykłej toalecie. Dokładnie. No i można to robić w namiocie, jak nie wiem, zerwie się. Zimno odpada, albo wichura się zerwie. No to... Tak. To można wszystkie potrzeby w takim dużym namiocie potrzeby robić sobie. Dokładnie. I sobie nie przeszkadzać. Także toaleta będzie. Następnym razem toaleta będzie. Mam nadzieję, że następnym razem, a to zobaczymy, bo już mamy zaplanowane wstępnie z Robertem wypad na rybki. Może się uda, mam nadzieję, że tak.
ale nie wiem, czy może nie będzie tak dużo tych kadrów, czyli takich tam, zobaczycie zdjęcia z drona, ujęcia z drona, tego chyba nie będzie, bo chcę po prostu z Robertem tak, można powiedzieć, rodzinnie spędzić ten wypad, więc pewnie tylko coś tam nagramy, ściągnięcia z holów, ze zdjęć, tak, coś takiego, ale nie będzie tego pewnie dużo. No i co tam jeszcze powiemy ciekawego? No okej, wszystko. Tyle. Jak wam się podobał filmik, to prosimy łapkę w górę. Jak macie pytania, to pod filmem. Tak, pod filmem pytania na temat, nie wiem, namiotu czy czegokolwiek. Jak będą jakieś pytania od dziewczyn, od żon wędkarzy, to będę przekierowywał to do Ani, żeby się wypowiedziała na temat, co na plus, co na minus i tak dalej. Jeśli wam się film nie podobał, tak samo proszę łapkę w dół. Też nie ma problemu żadnego z tym. No i tyle, no komentujcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć fajnego. Wyjazd na plus na pewno. Także wszystko było jak najbardziej ok. Tak? To tyle. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Tak. Do następnego razu. Na razie.